Witamy Państwa na kolejnym filmie. Dzisiaj mamy film taki praktycznie historyczny, będzie trochę grafik. I ten film, proszę sobie zapamiętać, że nie mamy zamiaru tutaj jakby sprawę przedstawić kawę na ławę. Jest to wynik naszych przemyśleń, które tutaj robiliśmy z pewną grupą znajomych, gdzie chcieliśmy dociec, co tak naprawdę stało się w czasach Złotej Ery, w czasach buntu i tak dalej. Na pewno z poprzednich filmów zastanawialiśmy się w nich, co się stało, że ludzie się zbuntowali. Jak mieli super warunki, nie umierali, nie chorowali, mieli wszystkiego pod dostatkiem, nie było najmniejszego problemu, równomierne nagrzewanie, nie było zimy, nie było pór roku, nie było i tak dalej, nawet deszczu nie było. Tylko była taka rosa wilgotnie, która zawilgacała całe otoczenie. Żyli w tak dobrych warunkach, a jednak się zbuntowali, więc coś się musiało stać. I właśnie ten film jest poświęcony temu, żeby po prostu w jakiś sposób do tego dociec, co się stało. I oczywiście chcielibyśmy, oczywiście, bo to jest, Państwo dyskutujecie pod każdym filmem, dyskusje zawsze są żywe, po 200, 300, 400 komentarzy albo więcej, ale Państwa uwagi też są cenne i też chcemy właśnie, chociaż żeśmy to już z pewną grupą znajomych to przedyskutowali, omówili, chcielibyśmy też zwrócić się do Państwa, żeby Państwo też się wypowiedzieli. To jest po prostu film bardziej dyskusyjny niż film taki, który miałby coś postawić kawę na ławę, tak jest i tak dalej. Owszem, z naszego punktu widzenia to tak było i my pokażemy dowody, dlaczego żeśmy do takiego wniosku doszli, a nie innego. Jak wcześniej mówiliśmy, jest też w czasach obecnych tak zwana powtórka z historii, albo odwrócona historia, albo trwa odwrócona historia. Ale pytanie, co się na początku stało? Czyli mamy bunt duchów w przestrzeniach, w pałacu najwyższego. Mamy bunt duchów, które miały być na początku wierne, ale później się zbuntowały. No i ten bunt musiały w jakiś sposób przenieść na ludzi, żeby stać się bogami. No i teraz zwrócimy uwagę na jedną rzecz, która jest bardzo mocno popychana w internecie, a mianowicie sprawa Szyszynki. Jest to gruczoł, bardzo mały, natomiast odpowiedzialny jest za 99,9 naszego postrzegania pozazmysłowego. To, co my widzimy w zmysłach swoich, to jest raptem, ale to jest 1/10, tak? A nawet nie, to jest 0,1%. Natomiast 99,9% to jest postrzeganie pozazmysłowe. I ten gruczoł jest za to odpowiedzialny. Dzisiaj jest ogromny nacisk na to, żeby tą Szyszynkę odwapniać, ją w jakiś sposób reaktywować. No i teraz, żeby coś z tym zrobić, jak zobaczycie, jeżeli wbijecie sobie w wyszukiwarkę YouTube'a Szyszynka, no to tam jest co najmniej 6 haseł, aktywacja, nieaktywacja, tam cuda na kiju. No jak wejdziecie później konkretne te z tych haseł, które się wam pojawią w tym słupku, no to zobaczycie po kilkanaście filmów do każdego hasła. Materiał jest przeogromny, tam są nawet czasami wywiady po godzinie czasu, wykłady po godzinie czasu. I jest położony ogromny nacisk w tak zwanych mediach niezależnych na tą właśnie aktywację Szyszynkiem, tak to nazwą. No i teraz musimy dojść do grafik. A więc teraz tak, trochę będzie na początek tego, co mamy nowoczesność i wiecie, gdzie zajrzymy? Do jednej figury posągu Szyszynki, który się znajduje, wiecie gdzie? W Watykanie. No, ciekawostka. Oni też widać chyba są zorientowani. Tutaj mamy właśnie tą Szyszynkę w Watykanie. Ona jest oczywiście odpowiednio powiększona, żeby właśnie
wskazać, no, że to jest dość ważne. To jest w odpowiednim miejscu w Watykanie, a więc ktoś tu był świetnie zorientowany, o co tu naprawdę chodzi. Ja tu przygotowałem szereg grafik i my tutaj powędrujemy od starożytności do nowoczesności, znów wrócimy do starożytności i tak będziemy wędrować w miarę jak grafika będzie się nam pojawiać, będziemy omawiać. Czyli mamy tutaj szyszynkę w Watykanie. Gdybyśmy weszli tam w tych wszystkich wizjonerów, czy jakichś tam powiedzmy wykładowców, no to oni właśnie pokazują taką właśnie, taką szyszkę stojącą. Większą, mniejszą, szeroką, krótszą i tak dalej, ale nieważne. To jest w ten sposób. No i tutaj chcemy teraz przejść do starożytności. My tutaj powędrujemy do Mezopotamii i tutaj zobaczmy, co my tu mamy. O, też sobie zobaczymy, że on trzyma jakby szyszkę, no szyszynkę. No bo pamiętajmy, w Watykanie to nie nazywał, że to jest szyszynka. Czyli to, co my mamy między dwoma półkulami. Widocznie to jest coś, to jest gruczo odpowiedzialne za bardzo ważne kwestie, ale mamy Boga Marduka, który trzyma właśnie tą szyszynkę. Czyli on ma jakby władzę nad tym gruczołem. Czyli on w jakiś sposób coś musiał zrobić z tym gruczołem, bo to jest symbolika. Trzeba tutaj właśnie od razu sobie powiedzieć, że to jest symbolika, na mocy której no coś się stało, a więc nagle, czyli to jest starożytność Mezopotamia, czyli już mamy grubo po epoce lodowcowej, ale pytanie, co się stało wcześniej, no to też mamy, czyli tu mamy Marduka, który trzyma szyszynkę. No dobra, idziemy dalej, teraz się trochę cofniemy, o może tak tutaj, bo dojdziemy do Drzewo Poznania. To jest to drzewo Poznania. I teraz tak, coś się stało. Co możemy tutaj przypuszczać, ale widać, że grafika jest tutaj niedwuznaczna i ona dobrze nam pokazuje. A więc oni tutaj też mają tak zwane takie torby, gdzie mają właśnie drzewo poznania dobra i zła. To jest Mezopotamia. Ja to może to trochę zmniejszę tutaj, bo może za dużo. O. I proszę zwrócić uwagę, ja tutaj tym kursorem pokazuję, widzimy, szyszynkę tutaj, oni jakby trzymają szyszynkę, ale coś tutaj w tył głowy, tam gdzie ona się znajduje, jakby, no, wskazuje ta płaskorzeźba, ona mówi, że jakby, no, chce tutaj wpłynąć na to. Otóż, co mogło się stać w czasach Złotej Ery? I tu musimy się trochę cofnąć też do Biblii, chociaż myśmy ją otopili trochę, ale w tym przykładzie jest zawarta pewna informacja, która jest zgodna akurat z tymi starożytnymi płaskorzeźbami. Otóż diabeł, kiedy ludzi buntował, kiedy oni byli w świetnych warunkach, ale ponieważ on zapragnął właśnie tego, żeby być Bogiem, żeby zastąpić Boga, w tym momencie on mu powiedział coś takiego do ludzi, że Bóg wam wszystkiego nie mówi. On was okłamuje. Wy możecie o wiele więcej wiedzieć, widzieć. I mamy tutaj to drzewo poznania dobra i zła i powiedział tak, widzicie, on wam tego nie mówi, ale ja wam to dam i wy będziecie jak Bóg. Będziecie znać dobro i zło. Oni znali tylko dobro, zła nie znali. Zło to teraz do dzisiaj przerabiamy. Ale ten moment musiał tak nastąpić, bo to jest odzwierciedlenie w tych, to już nawet nie chodzi o Biblię, proszę bardzo, tutaj mamy Biblia jakby tylko pewne rzeczy precyzuje, ale tutaj mamy mechanizm. A więc szyszynka była tym, co obiecał diabeł, czyli on ją w jakiś sposób uruchomił u ludzi i z pomocą właśnie najprawdopodobniej czegoś było to moim zdaniem odpalone na zasadzie jakiegoś psychodeliku, czegoś. Czegoś, po prostu mogli coś dostać
I ten psychodelik tak zadziałał, że dzięki szyszynce zaczęli coś widzieć. Widzieć, czuć i tak dalej, inne rzeczy robić. Oni tak mogli właśnie, tylko cały problem polegał na tym, że oni znali dobro, a więc tego złego świata Bóg ludziom nie pokazał, bo wiedział, jak on wygląda. Ale oni tego zapragnęli, ponieważ no, stwierdzili, że jednak no, Bóg czegoś nie mówi, no i diabeł tak zadziałał właśnie na szyszynkę. Musiał ją w jakiś sposób aktywować, że ludzie zaczęli widzieć tak zwane zło i tak dalej. I to zło później zrealizowali. Czyli tutaj jest bardzo ważna myśl, że to odpalenie szyszynki, jeżeli można tak to nazwać, czyli uruchomienie, aktywacja tej szyszynki, to było tak zwane uruchomienie nieautoryzowane, ponieważ tylko Bóg mógł takie coś zrobić, odpalić tą szyszynkę swoją mocą, żeby ludzie poznali dobro i zło. Ale ludzie znali dobro, zła nie znali. Zło zaproponował diabeł i demony. I oni właśnie w tych tutaj płaskorzeźbach widzimy ten proces, że oni zrobili aktywację szyszynki i to było tak zwane nieautoryzowane odpalenie. Uważam, że ta szyszynka, ona oczywiście była wcześniej i ona była zawsze aktywowana, jakby, można to tak powiedzieć w cudzysłowie, przez Ojca Niebiańskiego. A ludzie zapragnęli poznać, znając mentalność ludzi, zapragnęli poznać drugą stronę medalu. Czyli skoro znali dobro, no to chcieli poznać też inne aspekty. Prawdopodobnie przez to odwrócili się od Boga. Nie wszyscy. Nie wszyscy, tak. Nie wszyscy. Bardzo ważne jest, że nie wszyscy. Ponieważ widocznie stwierdzili, że ojciec ich oszukał. Tak, oszukał albo czegoś im nie powiedział, a oni im zaproponowali tajemną wiedzę. Rodzaj tajemnej wiedzy, czyli poznanie zła. I teraz my tutaj, bo to zresztą przeleci nam cała historia. I teraz co się wtedy stało? Ludzie zaczynają się tak dzielić na zbuntowanych i tych wiernych, którzy tą niewłaściwą, nie chcieli się buntować i oni zostali zachowani w tak zwanej podziemnej arce, o której żeśmy mówili. Zło doszło do apogeum takiego, że w którymś momencie, kiedy się już ci wierni schowali w podziemnej arce, zeszli pod ziemię, ojciec mieszkający w kuli wyłączył swój pałac, który był źródłem energii świetlnej i cieplnej. I cała demoniczna cywilizacja, która wtedy funkcjonowała w Złotej Erze, wszystkie hybrydy i buntownicy w ciągu 4 godzin przestali istnieć. Zachowali się tylko ci, którzy byli pod ziemią, ci wierni. Oni się nazywają hiperborejczykami, a Słowianie są właśnie potomkami hiperborejczyków, tych, którzy przetrwali złotą erę. Oczywiście proces historyczny dalej trwał, ponieważ nawet po epoce lodowcowej, po zakończeniu epoki lodowcowej, kiedy ludzie już wyszli z ukryć, z podziemi, nadal się upadli aniołowie, materializowali, gwałcili kobiety i po prostu mamy to, co mamy dzisiaj. Mamy dzisiaj zhybrydyzowane społeczeństwo bardzo mocno, a więc ten proces tak następował i dzisiaj jest proces właśnie proces tego, żeby właśnie z powrotem wrócić do tajemnej wiedzy, do nieautoryzowanego odpalenia szyszynki. Ale chcemy Państwu powiedzieć, że sama szyszynka to nie jest jeszcze wszystko. Jest jeszcze, czyli my tutaj jeszcze trochę, zanim dojdziemy do tej drugiej części, w sumie to jest druga część tematyczna. Szyszynka to jest raz, to co by się działo, powiedzmy, a teraz chcemy zobaczyć tutaj trochę historycznie, bo to nie tylko to mamy. Mamy tutaj o. Ja tu Państwu przybliżę.
tutaj mamy. To jest każdy z tych ananuków czy upadłych aniołów oczywiście. To jest rozciągnięte na całym świecie. To jest, mamy w Ekwadorze, w Mezopotamii. Dłoń trzyma szyszkę, zauważcie. Tak, proszę bardzo, tutaj o. Prawda? O, co tu mamy już to? A więc mamy tutaj pełno tych elementów, które właśnie potwierdzają ten fakt, który był w czasach Złotej Ery. Właśnie szyszka, to jest nasza właśnie szyszynka. Że oni jakby mają władzę nad tym. Trzymając ją, mają władzę. Bo oni właśnie ją u ludzi uruchomili po swojemu. No i zobaczyli zbuntowani ludzie, zły świat. Zło zobaczyli. Zobaczyli zło, no i w końcu to zło poczuli. Nie zobaczyli i zaczęli to zło przerabiać, bo to był bunt. I poprzez to uruchomienie, to nieautoryzowane uruchomienie szyszynki, oni się poddali pod świat demoniczny. I dzisiaj jest z powrotem to samo. Dzisiaj jest też ogromny nacisk, parcie na szkło i tak dalej, nie? I teraz idziemy dalej. Gdzie tu mamy? O, chyba to mamy. Tak, dobrze. To jest to samo, mniej więcej te grafiki starożytne właśnie. O, proszę, mamy tutaj o szyszynkę, czyli władza nad szyszynką. Dalej chcą ludzi uszczęśliwiać aktywacją szyszynki. Żeby ludzie no, zobaczyli coś, nie? No ale teraz pytanie, co my z tym mamy wszystkim zrobić? Jeszcze tutaj, jeszcze mamy, o, proszę bardzo, to jest też grafika, która nam pokazuje sytuację ze Złotej Ery. Tych szyszynek tutaj jest pełno. Ale są to też te zarodki grzybów. Tak jest. No. A do grzybów jeszcze przejdziemy. Tak, do grzybów jeszcze dojdziemy. Dlaczego grzyby? Już mówiliśmy o jednym filmie o grzybach, o muchomorach, nie? Zmniejsza, jak możesz trochę. Zmniejsza. O, w ten sposób. To niby jest to drzewo poznania dobra i zła. I jest tutaj wąż. Szyszynka. Symboliczny szatan, tak? Tak, symboliczny szatan, tak. A więc tak, to mamy. Idziemy dalej. Co tu jeszcze mamy? Tu mieliśmy to w Watykanie. Tam w Watykanie, proszę się przyjrzeć, w tej szyszce na dole jest też płaskorzeźba. O, tutaj. Tam też to? Człowiek w środku, a wokół niego są jacyś ludzie i w dwóch z nich po prawej stronie ma dłonie skierowane w kierunku jego głowy. To tył głowy. Tak, tył proszę głowy. Się przyjrzeć. Ja chyba mam tutaj niezależnie tą tą grafikę, że Państwo się mogą przyjrzeć, ale ja zobaczę tutaj, chyba nie. To chyba nie mam? Nie, jest. Proszę bardzo. To jest. O, proszę bardzo. Oni jakby tutaj wskazują na tył głowy. Tak. No, a więc widzimy, że tak to wygląda, tak była historia. No i tak. Dzisiaj mamy to, a więc tu jeszcze raz wrócę do tego Watykanu. Oni tutaj widać są świetnie wszyscy zorientowani. Nie ma tak, że czegoś ktoś nie wie. Tak, te pawie, proszę sobie sprawdzić symbolikę pawi. To też bardzo znaczące. Tak, tutaj mamy pawie. Dwa, jeden i drugi. No i dobra, teraz idziemy dalej z grafiką. Co my chcemy Państwu powiedzieć? Teraz już chyba czas jest podejść do tematu. Marduka mieliśmy, teraz trzeba... A pierwszą grafikę pokazałeś, to drzewo, z którego są zrywane te szyszynki. Pierwsza grafika. Pierwsza. O. Aha, to jest jeszcze to. No to tak, tutaj jeszcze mamy. W jaki sposób to było coś zrywane z tego drzewa poznania. Coś było zrywane z tego drzewa poznania. A więc to jest właśnie to jest nawiązanie, to jest starożytna ta... Płaskorzeźba mezopotamska. Widzimy, przepraszam, że ci przerywam, widzimy tutaj ludzi, a za nimi są upadli. O, właśnie tu w tej. Wystarczy się dobrze przyjrzeć. Te grafiki Państwo też tutaj mogą zrobić stop klatkę i się przyjrzeć tam, jak to wygląda. A ty są, proszę, upadły. No tutaj, w tej części. A więc tak to wygląda. Teraz tak, teraz my trzeba jeszcze przejść do... Psychodelików. Jaki to psychodelik najlepiej pobudza szyszynkę? No to już my mówili w jednym filmie o muchomorach, tak? Tak.
o Muhammarach i teraz jakby wchodzimy na sprawy nowoczesne. Tak? Widzimy, to jeszcze mamy parę grafik. Proszę bardzo. To jest taka karteczka świąteczna. Proszę bardzo. Dojdziemy do tego. Proszę bardzo, co? Muhomor. Ja Państwu zalinkuję, kto jeszcze nie oglądał tego filmu z Muhomorem. My go w opisie zalinkujemy i teraz zupełnie zmienia znaczenie tego filmu jeszcze bardziej po tym filmie, jak się obejrzy ten film. O, to tak wygląda. Proszę bardzo, Muhomor. I ciągle się ten motyw przez te święta, motyw Muhomora przewija. Dlaczego się przewija? Bo możemy przypuszczać, że to jest święto tego wydarzenia, które miało miejsce w Złotej Erze. Buntu ludzi. W obecnych kartkach świątecznych, na obecnych kartkach świątecznych, tak, tak nie widzimy tego elementu, tego Muhomora. Natomiast w tych starszych jest tego bardzo dużo, ale do tej pory wieszamy na choince bardzo często. Co wieszamy? Co wieszamy? Muhomory. Muhomory, proszę bardzo, jest ich tutaj, proszę bardzo. Dlaczego muhomory? Bo to jest bardzo dobry psychodelik, który pobudza szyszynkę. Czy na pewno była, była jakaś forma suszenia tych grzybów i wieszało się pewnie je na drzewach, żeby wyschły i można było go przetworzyć na ten psychodelik do spożycia. Natomiast dlaczego my mamy taką tradycję świąteczną? Tak jest. To jest właśnie na pamiątkę, ta tradycja jest na pamiątkę tego wydarzenia, tego nieautoryzowanego pobudzenia szyszynki w czasach Złotej Ery. Ja bym chciała jeszcze Państwu zwrócić uwagę na to, że bardzo dużo elementów z muhomorem czerwonym jest na przykład w bajkach dla dzieci, zarówno jak w książeczkach, takich w tych bajkach wideo. Także to jest też bardzo ciekawe, dlaczego nam tak popychają ten muhomor. Niby to jest ukryty przekaz, ale według mnie to jest to bardzo gruba pozorancja. Tak, według mnie no to, to jest tak samo jak 1 listopada. Mówiłem o 1 listopada, że to jest w 4 godziny znikła cywilizacja demoniczna, kiedy zło osiągnęło swoje apogeum i ojciec włączył pałac. Czyli pamiątka wyłączenia pałacu to 1 listopada, a pamiątka buntu to właśnie te muhomory pod choinką, natomiast wieszane na choince. Tą pozorancję, którą ja mam na myśli, to jest taka sprytna socjotechnika, gdzie się sygnalizuje, wszystkim, słuchajcie, tutaj jest czerwony grzybek. Oczywiście każdy to uważa za tajną wiedzę. Ale ja uważam, że jest to pozorancja, żeby właśnie wszyscy się na tego czerwonego grzybka rzucili i zaczęli go spożywać, żeby uaktywniać szyszynkę nie w ten sposób właściwy. No i teraz trzeba przejść do sytuacji, jak uruchomić w sposób właściwy szyszynkę. Tak, sposób, o właśnie, dobre, dobre określenie tutaj użyłaś. Niewłaściwy, właściwy. Tak, właściwy. To czym? Przecież nie psychodelikami. A więc czym? No i tu się zaczyna dopiero druga część. Proszę, ja mam tutaj, widzicie, to jest bardzo znane, religijne grafiki. Bardzo znane. Ale musimy do nich wrócić. Przypomnieć sobie, proszę bardzo, widzicie, co mamy? Serce. Otwarte serce, tak. Tylko, że ja może przybliżę, a może ty ze swojej strony przybliż jeszcze, tak żeby było serce dobrze widoczne. Ono jest tutaj zawiązane drutem kolczastym. No, ten krzyżyk czarny to też ma swoje znaczenie na pewno. Tak, to tak naprawdę, proszę Państwa, to nie jest otwarte serce. To serce jest zablokowane. I jest to też sprytna socjotechnika, ponieważ my podświadomie, odbierając ten obraz w kościele,
Tak naprawdę to my zamykamy swoje serce. A co z nim trzeba zrobić? Serce trzeba otworzyć. No to właśnie, to teraz trzeba dojść do takiej części praktycznej. Jak to zrobić i po co mamy otworzyć serce? Na co otworzyć? No myśmy właśnie już Państwu mówili, że człowiek posiada wiązkę energetyczną od ojca niebocentrycznego oraz mamy energię torusa. I teraz... Co to jest energia torusa? Co to jest energia torusa? Energia torusa to jest taka oponka, która rozchodzi się od serca. Jeśli uaktywnimy pole serca, ono powinno nawet sięgać do 2,5 metra. Średnicy. Tak. Dookoła nas. Dookoła nas. Jest to również nasze pole ochronne. Pole siłowe. Na swój sposób. Słuchajcie, jest trochę materiałów, my zalinkujemy Państwu na nawet pewne naukowe stwierdzenia. Ale jakoś tak głośno się o tym nie mówi. Właśnie, słuchajcie, serce posiada 40 tysięcy neuronów. My potrafimy myśleć sercem, czuć sercem i zauważcie Państwo, że my sercem rozpoznajemy dobro od zła, rozróżniamy. A więc zwróćcie też Państwo uwagę, że pierwsze co, to my się kierujemy zawsze sercem. My ludzie oczywiście. Kierujemy się sercem i to najpierw serce nam podpowiada. Czasem to serce potrafi nas zmylić. I teraz co my musimy zrobić? My musimy zacząć działać, manifestować to pole serca. Powinniśmy dopuścić do głosu to serce, ponieważ różnych socjotechnik się przez lata używało. Na przykład, słuchajcie, skąd się wzięło powiedzenie idź po rozum do głowy. Tymczasem ten rozum to zawsze wykombinuje. Słuchajcie, mamy intuicję, która pierwszy odruch serca często my ignorujemy tą intuicję. Informacja idzie do mózgu, i nasz mózg zaczyna kombinować. Bo jeśli ktoś nam na przykład podstawi, powiedzmy, ekstazji, serce powie, nie bierz tego. To jest niedobre, to są narkotyki, prawda? Natomiast rozum, a co tam, jedną tabletę możemy wziąć. Nic się nie stanie, prawda? Nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi, to tylko raz. I to jest właśnie ten rozum. Jeszcze o co chodzi? Z tym rozumem. Zwykle, ponieważ nas tak potężnie zblokowano, zablokowano nam właśnie tą energię serca, bo ta energia od ojca, ona pięknie przechodzi przez czubek głowy, czyli przez ciemiączko, ono idzie i ma swój cel jakby w sercu. Więc taki odruch serca powinniśmy spokojnie energią od ojca przeprowadzić do mózgu. Sobie to wizualizować, tak by to była taka, no ja to dam przykład tej windy. Od pałacu winda schodzi, idzie po zewnętrznej budynku, takiego bardzo wysokiego, czyli to jesteśmy my. Ona schodzi do parteru. To jest winda z energią. To jest taka szklana zewnętrzna winda, ona schodzi do parteru. Ale później, czyli do naszego serca i później tam właśnie ta energia rozładowuje się i tą energię musimy później przetransportować na pierwsze piętro, czyli do naszego mózgu, czyli do naszej szyszynki. I w ten sposób zamyka się proces właściwego odpalenia szyszynki. We wszystkim chodzi o to, żeby serce działało wspólnie razem z naszą szyszynką. I wtedy my ją właściwie uaktywniamy. Tak, energią miłości. Energią z Pałacu Najwyższego. No oczywiście, słuchajcie, no to widzicie, jak już teraz taką tutaj Państwu przedstawiliśmy wiedzę, to sobie teraz wyobrażamy, jakie były przez lata wysiłki demonistów, żeby ludzie się o tym
nie dowiedzieli, że tak to robić, bo słuchajcie, to jest praca osobista. My damy artykuły, Państwo sobie to będziecie mogli sobie przerobić. Jak oddychać sercem? Nie. Jak oddychać sercem? Jak sobie zamykać oczy, wizualizować, że się oddycha sercem? Od razu poczujecie, słuchajcie, bo ja to przerobiłem. Ja to przerobiłem, to wiem. Jak sobie wyobrazić tą windę, tą energię z pałacu, która idzie do tej zewnętrznej windy oszklonej, która schodzi na parter i się później podnosi na pierwsze piętro, nie? No a więc to trzeba samemu przerobić i wtedy no, będziecie Państwo mieli jakiś efekt praktyczny z tego, co Państwo się dowiedzieli z tego filmu. No i oczywiście, słuchajcie, zawsze możecie coś napisać, co odczuwacie, czego jak nie odczuwacie i tak dalej. No bo ja czy Violet, myśmy ten temat przerobili, ponieważ no, wymagało to paru dni takich no, konsultacji ze znajomymi, ale też, przerobienia tego w praktyce, jak to wygląda. Ale też myśmy dopiero teraz się tak naprawdę zorientowali, już w 100%, że właśnie energia serca, czyli pole serca, myślenie sercem, nieignorowanie tego, tych myśli, tych odruchów serca, to właśnie, słuchajcie, to sprawiło, że na przykład u mnie się pobudziło postrzeganie pozazmysłowe, bo właśnie ja nawet robiłam to nieświadomie. Operowałam tą energią, która wypełniała moje serce. Ja, ponieważ ja zawsze myślałam sercem i zawsze się kierowałam odruchami serca, więc dla mnie to nie było to nic trudnego. Zresztą każdy z Was kieruje się sercem. My ludzie kierujemy się sercem, ponieważ słuchajcie, serce ma te same wibracje, co pałac najwyższego. Proszę bardzo. A więc ja zachęcam do tak, do dyskusji. Będziecie pisać komentarze. Ja za te, które już są, dziękuję bardzo, za maile tak samo. I mamy tutaj tak ogromną wiedzę, którą możemy w praktyce wykorzystać. Ja jeszcze mogę Państwu szybciutko powiedzieć na temat, jak możemy pobudzić pole serca do działania. O, to jest też bardzo ważne, to bo to jest wymaga, taki początek. To nie wymaga to żadnego trudu z Państwa strony. Musimy się zrelaksować, głęboko oddychać, możemy sobie włączyć ulubioną muzykę, kto co tam lubi. Zamykamy oczy i wyobrażamy sobie przy głębokich oddechach, oczywiście to nie są żadne medytacje, nie mylmy tego z New Age. Wyobrażamy sobie, że serce nasze oddycha. Nie nasz nos, tylko serce. Tak jest. I powtarzamy to do tego momentu, kiedy poczujemy ciepło na sercu. To się sprawdza. Albo czujemy, że coś się tam dzieje. A może być przyspieszony rytm, oczywiście. Tak, coś się dzieje, takie dziwne uczucie. Takie ono, przynajmniej ja to tak miałem, że miałem takie dziwne uczucie, ale czułem, że coś się dzieje. Nie? Natomiast, żeby pójść krok dalej, najpierw sobie otwórzmy to pole serca i manifestujmy właśnie poprzez serce. Żeby pójść krok dalej, to zachęcam do tego, żeby się pobawić z tą windą. Czyli tą energię z serca, która idzie z góry najpierw, zatrzymuje się w sercu. Cofamy do mózgu i wyobrażamy sobie, że tam jest wizualizacja, róbmy, że dochodzi ona właśnie do tej szyszynki. Z mojej strony ja mogę powiedzieć, że ja czułam, że coś tam się w tej głowie dzieje. Także jakieś dziwne mrowienia, jakieś dziwne procesy tam zachodziły. Także myślę, że to jest ten odpowiedni sposób na odwapnianie szyszynki, na aktywację jej. Nie potrzebujemy jakichś tam specjalnych diet, tak jak to się mówi w tych wszystkich artykułach czy w tych filmach, że jest to naprawdę bardzo mozolny proces. Nie, to nie jest mozolny proces. Wystarczy energia z pałacu najwyższego. No i co? Z mojej strony chyba to tyle. My zalinkujemy też te świetne artykuły, gdzie tam wszystko Państwo doskonale zrozumiecie. Materiał do analizy, przemyśleń i obróbki. Dziękujemy. Do usłyszenia.